te sientes? Jak się czujesz? José Antonio, eso es lo Przecież que me nie o to chciałeś spytać. No, pero... Nie, ale... Bueno, lo que yo quiero... Chciałbym tylko wiedzieć... Czy naprawdę pragniesz tego dziecka? Oczywiście, że pragnę. Nie mogło mnie spotkać większe szczęście. Czemu pytasz? Dawałaś się umrzeć przy porodzie, jak twoja matka. Ja nie mogę cię stracić. Kochanie, chodź tu do mnie. W pierwszej chwili opadły mnie takie lęki i niepokoje, ale już minęły. Teraz bardzo chcę tego dziecka. Tylko na nim mi zależy. Poza tobą oczywiście. A gdybyś miała wybierać między dzieckiem a mną, kogo byś wybrała? Cześć, ślicznotko. Nie przypominam sobie pana, proszę spocząć. Ostatnio widziałem cię 10 lat temu u was w domu. Byłaś piękną dziewczynką. Byłam? Teraz jesteś urodziwą kobietą. Szkoda, że nie ma twojej matki. Od rana źle się czuję. Może innym razem. Mam sprawę niecierpiącą zwłoki. Nie chcę dramatyzować, ale jeśli zaraz nie porozmawiam z Lukrecją, coś bardzo intratnego przejdzie nam koło nosa, jej również. Naprawdę? Skoro jest pan przyjacielem rodziny, zadzwonię do mamy. Może poprawi pan jej kiepski humor. Słyszałem o losach Mistrala. Jeśli to prawda, depresja matki jest zrozumiała. Więc był pan 10 lat za granicą? 8. Na Florydzie i w New Jersey. Gotowe. Teraz trzeba to wszystko rozpakować i rozlokować. Rozpoczynamy... Nie wiem, jak to nazwać. Nowy etap naszego życia. Nowy i wspaniały, jestem pewna. Ja też. Wreszcie będziemy mogli nacieszyć się sobą do woli. Nie przeszkadzając twojej mamie ani nikomu. Bez niespodzianek i przerywników. Cudownie. Przepraszam. Co jest, Pipo? Przyszedłem po pudło Carloty. Chociaż już raz je wynosiłem. To Fredo tak namieszał. No nic, pójdę już. Bez niespodzianek i przerywników, tak? Na czym tam myśmy stanęli? Nie wiem. Ważne, że jestem szczęśliwa. Ja też jestem szczęśliwa. Pewien pan chce z tobą rozmawiać. Przekazać słuchawkę? Nie teraz, nie jestem w nastroju. To ponoć stary znajomy, po wieloletnim pobycie w Stanach. Nazywa się... Rolando Sarmiento. Sarmiento? Rolando jest w Limie? Siedzi tu obok, oddaję słuchawkę. Proszę. Wychodzę, żeby was nie krępować. Dziękuję. Lucrecia. Hola, Rolando, ¿qué haces? Co ty tu robisz? Myślałam, że jesteś... Wyszedłem 2 lata temu. Prawie 6 lat w ciupie. Nie masz pojęcia, Lucrecia. Domyślam się. Muszę się z tobą natychmiast spotkać. Teraz? Nie jestem w dobrej formie. Mam ci do zaproponowania pewien biznes. Teraz albo nigdy.
Słyszałem, że od śmierci Rafaela nie powodzi się wam najlepiej. Istotnie. Może przydamy się sobie nawzajem. Zdobądź się na to spotkanie w imię starej przyjaźni. Dobrze. Czekaj na mnie. Dlaczego mnie o to pytasz? Chcę wiedzieć. Kogo bym wybrała? Dlaczego stawiasz mnie przed taką alternatywą? Nie rozumiem. To tylko pytanie. Dziecko czy ja? Dzięki Bogu nie muszę wybierać. Bo mam i ciebie, i dziecko. Czy to nie cudowne? W życiu trzeba czasami wybierać. Nie można mieć wszystkiego. Jeszcze szczypta estragonu i gotowe. Daj spróbować. Chwileczkę. Pyszota. Przecież to tylko sos. Mój nowy przepis na konkurs na potrawę narodową. Nie pogardzę dyplomem. Mówisz serio? Masz, spróbuj. Niebo w gębie. Skosztuj margaritę. Wstrzymam się. Twoja opinia jest dla mnie bardzo cenna. I co? Nie sądziłam, że potrafisz tak świetnie gotować. Dasz mi ten przepis po konkursie. Ulepszanie tego sosu kosztowało mnie trochę wysiłku. Co można wygrać? Forsę, książki kucharskie, obiad w słynnej knajpie. Łazarz powstał z martwych. Jak to? Pani Lucrecia. Gdzie mój mąż? Wyszedł z panną Lucją. Byli umówieni z doktorem Martinem. Co wy dwoje tu robicie? Gotujemy. Wychodzę. Faktycznie Łazarz ożył. Nienawidzę jej. To o Mistralu jest prawdą. Teraz rozumie pan, skąd zły nastrój mamy. Nie do wiary, sądziłem, że to plotki. To nagie fakty. Wuj Rafael zapisał wszystko swojej nieślubnej córeczce, której nawet nie znał. Teraz ona i jej mąż trzęsą Mistralem. Cóż za niesprawiedliwość. To twoja matka doprowadziła go do rozkwitu. Domyśla się pan, co ona czuje. Życie potrafi zagrać na nosie. Panu też? Miałem swoje wzloty i upadki. Ostatnio bywało fatalnie, ale wierzę, że od dziś będzie lepiej. Potrzebny jest pani podpis na dokumentach. Już idę. Muszę pana na chwilę przeprosić. Nie krępuj się. Zaczekam na matkę w recepcji. Nie cieszysz się, że wróciłam? Przestałam na to liczyć. Nie spytasz, gdzie spędziłam noc? Ani gdzie byłam od wczoraj? To twoje życie, nie moje. Gdybyś jednak była ciekawa, to byłam z Gonzalem. Chcę, żebym się do niego wprowadziła. Jak uprzejmie z jego strony. Mam z nim zamieszkać? I tak zrobisz, co zechcesz. Twoje życie mnie nie interesuje. Chyba jesteś dla niej zbyt surowa. Wykończę się przez ciebie. Powiem nam było usunąć tę ciążę. Melissa nie powinna się była urodzić. Odpowiedz na moje pytanie.
Gdybyś musiała wybierać, wybrałabyś mnie czy dziecko? Mówisz serio? Niestety tak. Gdybym cię poprosił o usunięcie ciąży dla ratowania życia, co byś zrobiła? Chcesz, żebym poszła na zabieg?